Halo, halo. Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejną sesję z Zagrajmy w Gex 3 Deep Cover Gecko na PlayStation 1. Więc tak, poprzednim razem skończyliśmy sobie drugi świat, czyli Lake Flacid, kończąc z w zasadzie wrestlingiem, ponieważ boss, z którym walczyliśmy, to właściwie był... Wiecie co? Sprawdzimy sobie, bo nie pamiętam szczerze, jak ten boss się nazywał. Może tu będzie gdzieś napisane. Dobra, nieważne, w każdym razie tutaj najwyżej będziecie mieli dokładne imię lub nazwę tego bossa, z którym żeśmy walczyli poprzednim razem. No i sobie zakończyliśmy Lake Flacid na 100% i oczywiście miałem problemy z poziomem westernowym, tak samo jak miałem ostatnim razem problemy nie z poziomem, nie tylko z poziomem westernowym, ale jeszcze miałem problemy z poziomem egipskim. Tak, z egipskim miałem. No? Chyba. Czekajcie, egipski czy który to był poziom? Nie, przepraszam, nie z egipskim, tylko z poziomem pirackim. No. Wiecie, tym poziomem, gdzie Gex parodiował piratów z Karaibów i nawet nie tylko sam Gex, ale sam poziom parodiował piratów z Karaibu. No i co? I dzisiaj sobie przejdziemy, myślę, że świat numer 3, a jak nie dzisiaj, to prawdopodobnie przejdziemy dzisiaj połowę trzeciego świata, a jutro lub za dwa dni będę kontynuował sobie dalszą część tego trzeciego świata, no nie? I zabierzemy się za poziom, który sobie wczoraj przećwiczyłem, czyli wczoraj mam na myśli 14 czerwca, kiedy to nagrywam, ponieważ przećwiczyłem sobie dwa poziomy, a mianowicie jeden z nich to jest tutaj, w tym drzewie schowany, można by powiedzieć. I on nazywa się Fairy Tales TV, czyli świat oparty na parodiowaniu baśń o czerwonym kapturku. Zresztą sami zaraz zobaczycie. It's tale time. Mamy oczywiście tutaj standardowo trzy misje, tak więc bez zbędnego przedłużania jedziemy z koksem. Ciekawostka do poziomu Fairy Tales TV. W prototypie z 30 grudnia 1998 roku poziom ten nosił nazwę Fairy Theater. Dodatkowo Gex miał mieć kostium Jacka z bajki Jack and Wee Beanstalk. Nie wiadomo czemu pozbyli się tego kostiumu, zmieniając go na kostium czerwonego kapturka. Tak, bardzo piękny soundtrack nam tutaj towarzyszy, jak możecie sobie posłuchać. Nie no, świetny po prostu, nie ma to tamto, naprawdę. Już jestem, musiałem sobie kichnąć, jak to się mówi. Tak więc, no tutaj naszymi przeciwnikami będą pszczółki, jakieś biedronki i takie bardzo mocno przyjazne, bym mógł nawet powiedzieć, zwierzątka lub owady. Chociaż dobra, no osa czy pszczoła to raczej wątpię, że jest aż tak przyjazna, to wszystko zależy od podejścia. No ale jak widzicie, tak to między innymi wygląda sobie, no nie? I po czym rozpoznać, że Gex parodiuje baśni o czerwonym kapturku, chociażby po tym, że ma na sobie kostium czerwonego kapturka. Poza tym mamy tutaj wilka, który również tutaj strzeże tego domku. I to jest również parodia baśni o trzech świnkach i wilku, który, wiecie, zdmuchiwał domki i... Znaczy nawet nie tyle co zdmuchiwał, co niszczył domki, no nie? Bo była przecież ta baśń o tym, że wilk zdmuchnął na przykład dom ze słomy, chyba tak to było? Był dom z drzewa? Czy tam z drewna? I ceglany dom, którego nie mógł zniszczyć po prostu, no nie? Jeżeli chodzi w ogóle o moje wspomnienia, to w sumie powiem wam moje takie trochę dwa wspomnienia. Jeżeli chodzi o wspomnienie z 2017 roku, to niestety nie pamiętam szczerze moich potyczek, a szkoda. Bo może bym wam teraz mniej więcej powiedział, czy się męczyłem z tym, chociaż podejrzewam, że z tym poziomem się bardzo męczyłem, ponieważ ten poziom ma jeden podstawowy problem, a mianowicie Gex tutaj w tym poziomie bardzo się ślizga, co powoduje, że łatwo może spaść na sam dół. I miałem tak chociażby wczoraj, 14 czerwca, kiedy to sobie ćwiczyłem wczoraj, no nie? Okej, więc teraz patrzcie, co tutaj mamy. Mamy tutaj żetonik z
literką B, no nie? Zaraz się nim oczywiście zajmiemy, tylko najpierw weźmiemy sobie właśnie łapkę Geksa. I kiedy uderzymy w ten żetonik, to tam pojawi się właśnie moneta z bonusem. I haczyk w tym jest taki, że musimy w przeciągu 15 sekund się tam dostać. Inaczej ta moneta po prostu zniknie w nadzwyczajnym świecie. Oczywiście, kiedy drugi raz uderzymy w tą srebrną monetę, to ona się z powrotem tutaj pojawi, ale chodzi o to, że no lepiej się za pierwszym razem tutaj dostać, a nie kurde powtarzać nie wiadomo jak długo, no nie? A jakie wy ogólnie macie wspomnienia z tym poziomem? Dajcie koniecznie znać w sekcji komentarzy, bo jestem ogólnie ciekaw, czy jak graliście sobie w Geksa trójeczkę, to mieliście również problemy z tym poziomem, czy również uważacie, że w tym poziomie troszeczkę przeginką jest to, że no Geks się tak po prostu ślizga, no nie? Ale myślę, że mechanikę bardzo łatwo można opanować, jeżeli chodzi o ten poziom, bo wystarczy, że po prostu będziecie robić coś takiego, że może inaczej. Bo na pewno niektórzy mogą się zastanawiać, jak ja robię właśnie coś takiego. Otóż musicie wcisnąć X i R2. Wtedy będzie Geks robił właśnie taką pozę coś a la Superman, tylko że w wersji czerwony kapturek. No i to jest jakby poza, która jest dosyć ważna, jeżeli chodzi o ten poziom. Ponieważ, no tak, będziemy musieli między innymi podróżować z platformy do platformy, no nie? Więc tutaj was po prostu chcę przestrzec, że coś takiego będzie miało po prostu miejsce, no nie? Ale muzyka ogólnie, klimat tego poziomu jest całkiem w porządku. Choć nie będę ukrywał, że czasami jest po prostu za trudno przez właśnie to sterowanie, o którym wam wspominałem, no nie? O, i tutaj jest jeszcze kolejna świeca, którą wypadałoby zgasić. Bo z tego co wiem, jedna z misji mówiła nam, że musimy zgasić 3 świece. Więc tak chyba zrobimy też. Okej. Jezu, jak pięknie graficznie ten poziom wygląda. Okej, następna bonusowa moneta jest tam. Więc trzeba będzie się dostać zaraz tam. A, to mamy minutę, to elegancko. To ja pamiętam, co to była za moneta bonusowa. I w ogóle, co to jest za ten? Co to jest za pomieszczonko z tym fotelem? To mnie zastanawia. Ktoś sobie tutaj jakiś domek ogarnął. No nieźle, kurde. No i mamy checkpoint, elegancko. Tak więc teraz możemy sobie lecieć, zdobyć co nasze. I niestety problem też z tym poziomem jest taki, że poza oczywiście sterowaniem, które czasami potrafi doprowadzić do szału, to problem z tym poziomem też jest taki, że jak możecie zobaczyć, poziom czasami delikatnie klatkuje. I to nie jest z powodu oczywiście mojego komputera, czy tego, że nagrywam w 60 fpsach i czasami komputer może nie wyrobić, bądź też nagrywam w 60 fpsach, ale coś w tle robię. Tylko po prostu w tym poziomie jest nawalone tego tyle, wiecie, jakichś obiektów, jakichś takich innych rzeczy, że po prostu, no sama gra nie wyrabia po prostu, no nie? Zresztą to nie tylko jest problem z wersją emulatorową, bo takie same problemy są, jakbyście grali na konsoli oryginalnej. Czy nawet wersję na PlayStation 3, chociaż to jest to samo, bo to jest tylko w wersji cyfrowej. Ale no mówię, Geks ma właśnie takie swoje problemy. Mam nadzieję, że to dobrze wytłumaczyłem, bo ostatnimi czasy mam jakieś dziwne problemy z językiem. W sensie strasznie mi się ten język plącze, więc dlatego wolę się zapytać, czy będzie aby na pewno wszystko w porządku. Jeszcze 5 łapek i będziemy mieli ostatni upgrade zdrowia, dzięki czemu będziemy bezpieczni i zamiast 4 to będziemy mogli na siebie przyjąć 8 obrażeń. Bo obecnie możemy na siebie 7 obrażeń przyjąć, no bo wiadomo, 4 łapki Geksa plus to jeszcze złote obramowanie, no to daje nam 3 dodatkowe punkty obrażeń. Czyli w sensie 3 razy możemy dodatkowo oberwać. Kiss the oval program sky.
O, i ostatnia świeca. And on your left, Aaron Spelling's... I telewizor czeka na nas na samym dole i my chyba sobie tam potem polecimy do tego telewizorka. Bo oczywiście standardowo, jeżeli chodzi o Gexa trójkę, to nie robimy od razu tej misji, którą na początku wybraliśmy jako pierwszą, ponieważ wolę oczywiście zabrać się za te trudniejsze na początku. Bo im szybciej zrobimy te trudniejsze, tym lepiej, tak mi się przynajmniej wydaje. I poprawię sobie tutaj pop filtr, żeby nie było. Aha, i jak możecie zobaczyć, delikatnie jestem skrócony o głowę, ale spokojnie, aż tak dużo włosów nie straciłem. Po prostu musiałem sobie troszeczkę nadać kształtu tym włosom, ale spokojnie, zapuszczę sobie jeszcze trochę te włosy, tak więc to nie jest tak, że będziecie widzieli ciągle krótkowłosowego Michała, o, tak to mogę powiedzieć. Cokolwiek to oczywiście brzmi. I tutaj w ogóle jest jeden chamski komar schowany, ale to naprawdę tak fest chamski. I wy za niedługo zobaczycie gdzie. Nikt by się, kurde, nie domyślił, że on gdzieś tam będzie lewitował w powietrzu, tylko, kurczę, to jeszcze nie tutaj, to jeszcze nie tutaj. Tam sobie potem zlecimy w dół, no nie? Na razie to tak, idziemy do góry, żeby zobaczyć, co tu jeszcze na nas czeka. Bo oczywiście nie będziemy kończyli jeszcze poziomu, no nie pogrzało mnie, żeby od razu kończyć poziom. Jestem ciekaw, jak dzisiaj pójdą nam te dwa poziomy, które wczoraj sobie ćwiczyłem. W sensie, jak mi pójdą. Bo jeszcze pozostaje poziom, którego bardzo nie lubię, czyli Mythology Network. Bardzo bym chciał pozbyć się tego poziomu i w ogóle, żeby on nie istniał. A, i przy okazji, to kamienne coś to jest właśnie lusterko, które teraz sobie uderzyliśmy, co oznacza, że kiedy będziemy sobie chcieli zejść w dół, to nie będziemy musieli z powrotem po tych liściach do góry skakiwać, tylko będziemy mogli znowu to lusterko uderzyć, żeby teleportować się do góry. To jest coś a la taki teleport, mogę to powiedzieć, o. Nara, wilku. Padaj, ty gnoju jeden. Ja pierdzielę, kurde. Co za posrana pszczoła, zasrana. No i mamy przy okazji kolejną misję zaliczoną. Czyli teraz wystarczy zdobyć pilot za 100% i jakiś z tych telewizorów aktywować, żeby sobie zakończyć misję, no nie? Więc myślę, że to nie będzie nic trudnego. Ale zanim cokolwiek tutaj zrobimy, zanim polecę dalej, to trzeba będzie zaraz pauzę sobie zrobić. I się wysmarkam, cholera, bo coś, kurde, w nosie mi jeździ, a jak wiecie, lato to jest piękna pora roku dla alergików, hehe, takich jak ja. Ale mimo swojej alergii to bardzo, mimo mojej alergii to jakoś nie mam nic do lata, wręcz przeciwnie, bardzo lubię lato, bo przynajmniej wszystko wtedy jest takie żywsze. A na jesień to, kurde, wszystko jest takie, kurde, mdłe, depresyjne, nikt nic nie chce robić. Wiecie, o co chodzi, no nie? Tak przynajmniej mi się wydaje, że wiecie, o co chodzi. A jak nie wiecie, no to cóż ja mogę poradzić. Chciałbym, żeby ktoś wiedział, ale jeżeli ktoś nie wie, no to cóż, no to peszek. Dobra, no to możemy lecieć z koksem. Ojej, przepraszam. No i tam oczywiście jest wyżej moneta bonusowa, mamy na to 15 sekund, ale te 15 sekund to tak mi się wydaje, że troszeczkę czas jest na siłę wydłużony, bo da się tutaj o wiele szybciej dostać, co mogę nawet w tym momencie zademonstrować. W sumie to nawet nie muszę, bo już zademonstrowałem. I teraz... Elegancko! Nawet nie zauważyłem, że mamy wszystkie łapki w sumie chyba. Chyba to są wszystkie, nie wiem, muszę zobaczyć. Tak, mamy wszystkie łapki i wszystkie żetony bonusowe. No to teraz możemy robić na spokojnie sobie 100% w postaci zbieraniu pilotów. Widzicie, jak kurde fajnie poszło? Tu jeszcze, kurde, nie chcę lecieć mimo co, bo mam na dole jeszcze komara, którego zapomniałem zebrać. A warto byłoby się nim zainteresować. I chyba nawet wiem, gdzie on będzie, tak mi się wydaje. Pamiętajcie, że jeszcze tędy nie szliśmy, a tutaj warto, kurde, pójść.
A nie, tu mamy chyba wszystko zebrane. Czyli kurde, niepotrzebnie schodziłem w dół, tak mi się wydaje. No to lecimy w takim razie na samą górę, tak jak powinniśmy lecieć. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie tutaj nam starczać. Mam nadzieję, że będziemy mieli wystarczającą ilość komarów, bo inaczej nie ręczę za siebie. I zaraz będziemy mieli 40 żyć. No, już mamy 40 żyć. Oczywiście nie wierzę w to, że uda mi się zdobyć w tej grze 99, ale jak największą ilość zawsze można zabrać, no nie? I tutaj, kurde, ogromne koguty. Ja nadal jestem pełen podziwu, że twórcom chciało się coś takiego zrobić, bo to autentycznie Gex w tym pomieszczeniu, to jest on naprawdę bardzo mały. No spójrzcie, kurde, to jest duży kontakt, duży kogut, w sensie duże kury. W ogóle co te kury robią w kuchni, czy nawet nie wiem, co to jest, kurcze. Nie wiem, może to jest kuchnia? Nie wiem. I ogromny widelec, ja pierdziule. I tam jeszcze była ogromna miska dla psa, no nie? Okej, okay, więc teraz tak. Brakuje nam dwóch komarów. Pytanie, gdzie ja mogłem je pominąć? Jako, że tutaj mamy ostatnią misję, tak więc myślę, że wypadałoby spaść w dół. Znaczy, pierwszą, którą będziemy robili na sam koniec, to chciałem bardziej powiedzieć. Więc zlatujemy sobie na sam dół i szukamy tych, kurde, zasranych komarów, które pominąłem. Tak na spokojnie sobie lecimy, obserwujemy sobie. Nikt nas nie pogania. Na spokojnie nikt nas nie pogania. Lecimy sobie, lecimy. Może coś zaraz dostrzegę. O, proszę bardzo, zobaczcie gdzie. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Akurat kiedy na sam dół spadałem, no nie? Ej, zobaczcie jak w ogóle śmiesznie żeśmy zebrali, kurde. Zamiast dwa na początku piloty, to dwa ostatnie żeśmy zebrali. Śmieszna sprawa, nie będę tego ukrywał. Oh, don't you look cute. All right, there was nothing in my dossier about the little girl outfit. I mean, no, this is getting ridiculous. Do you think red makes me look fat? No tak więc w sumie nam dużo nie zostało. I tak jak pamiętacie, ostatnio wam mówiłem w poprzedniej sesji, że nawet jak zrobicie 100% w hubie, to te komary potem po przejściu danego poziomu i tak się spawnią. Ale na szczęście w totalu, mogę to już nawet pokazać, mamy i tak 100% wpisane, tak więc to już nawet nie wlicza się w jakikolwiek total, nie? Te komary, które bym teraz na nowo zbierał. Lock and load, little lizard. Okej, okay, dobra, no to co tu mamy? Musimy teraz zniszczyć 3 domki małych świnek. No i to jest baśń o trzech świnkach, no nie? I wilku. Oczywiście mogę powiedzieć od siebie, że... Znaczy mogę powiedzieć od siebie, co ja chciałem powiedzieć. Hey, good thing I brought some beans. Chciałem powiedzieć w zasadzie to, że zrobimy sobie teraz cięcie, ponieważ wy wiecie o co chodzi w tej misji. Ja nie będę tutaj niepotrzebnie przedłużał. Po prostu idę zniszczyć te 3 domki i zabieramy kolejny pilot. Lock and load, little lizard. No, udało nam się, zrobiliśmy to. To teraz jeszcze jeden, ostatni pilot został, czyli dostać się na samą górę. No ale to też nie będzie trudne. Tak przynajmniej mi się wydaje. Dokładnie tak, Gex. Lecimy na samiutką górę. Tylko zobaczymy jeszcze cutscenkę, jaka tutaj będzie nam zaprezentowana. A, czyli zniszczyć wszystkie tam świece, zdmuchnąć. To co, lecimy sobie na samą górę, tak przynajmniej mi się wydaje. It's tail time. To było perfekcyjne wejście do góry. Od razu w przycisk, bez tutaj jakiegokolwiek szukania telewizora. Elegancko, o to właśnie chodziło w tym otóż momencie. No dobra, no to poziom Fairy Tales TV mamy zrobiony na 100%. Elegancko, bardzo mi się to podoba. Więc teraz przyszedł czas na kolejny poziom, który jest jeszcze zanim zrobimy ten mój znienawidzony bardzo Mythology program.
Znaczy Mythology Network, przepraszam. Jaki program, lol. A mianowicie pójdziemy sobie do poziomu, który właśnie wczoraj ćwiczyłem, czyli do tego za tym, za tą szybą, no nie? Tylko najpierw musimy się dostać za tę szybę. O. Elegancko. Tu mamy ten poziom, czyli dokładnie Anime Channel. Dokładnie, Anime Channel. Bez tutaj jakichkolwiek... bez jakiegokolwiek pomylenia się. Dosłownie tam pisze Anime Channel. Let's get it on! Kurde, poczekajcie sekundkę. Będę miał w razie tutaj co włączony telefon, w razie gdyby ktoś miał do mnie zadzwonić, ponieważ też wyczekuję telefonu. Ale dobra, mamy kolejne tutaj trzy misyjki, tak więc bez zbędnego przedłużania jedziemy z koksem. Ciekawostki do poziomu Anime Channel. Część utworu przewodniego przypomina piosenkę z anime Sailor Moon. W grudniowej wersji prototypowej kanał pierwotnie nazywał się Teatr Anime. Take me to your lizard. What if I have to go potty? Kurde, Anime Channel, moi drodzy, kto by pomyślał, że coś takiego, kurde, wymyślą. Ale szanuję, bardzo szanuję za coś takiego, ponieważ... Mogę od siebie powiedzieć tylko tyle, że to daje troszeczkę oryginalności dla Gexa Trójki, że przynajmniej nie mamy powtarzalności... Na przykład, wiecie, bo równie dobrze ta gra mogła wyglądać tak, że mogła zrobić copy wklej tego, co już mieliśmy w Gexie dwójce, no nie? A tego nie zrobiła, więc za coś takiego bardzo szanuję. Szanuję za taką oryginalność. No i oczywiście standardowo pierwsza misja będzie polegała na tym, że będziemy sobie zdobywali dosłownie wszystko, czyli wszystkie komary, wszystkie bonusowe żetony, wszystkie łapki, żeby już od razu zrobić 100%, by w następnych dwóch misjach po prostu lecieć totalnym speedrunem, żeby zdobyć wszystko, no nie? Jeżeli chodzi o moje wspomnienia z wczoraj, to trochę z tym poziomem się, nie będę ukrywał, męczyłem, ale to dlatego, że poznawałem na nowo mechanikę tego poziomu. W 2017 roku wydaje mi się, że ten poziom aż takiego problemu mi nie sprawiał, ale pewności tutaj niestety 100% nie mam, więc nie będę wam tutaj owijał w bawełnę, że na pewno jestem tego pewien. No i co możemy zobaczyć, to to, że Gex po prostu parodiuje tutaj w zasadzie wszystkie te takie animce. Animce, to bardzo ogólnikowo jest powiedziane. Chodziło mi bardziej o to, że on parodiuje tutaj wszystkie jakieś takie, nie wiem, futurystyczne kreskówki, może Megamena on kurde parodiuje, no nie wiem, szczerze nie wiem jak to mam słowami określić. Być może dam adnotację, żebyście mogli mniej więcej się połapać, o co mi dokładnie biega. To infinity and welcome aboard the love. Ale muzyka tutaj jest kurde mega fajna. Mega taka kurde... jak to mogę powiedzieć, taka... motywująca. To mogę tak bardziej to określić. I nawet nie wiem, czy wiecie o tym, ale jesteśmy już w ponad połowie gry, ponieważ w tej gierce musimy maksymalnie 50 pilotów zdobyć, a my mamy już 30 coś zebrane. Tak więc już jesteśmy w ponad połowie gry. Co za tym idzie, być może niedługo będziemy mieli wielki finał tej gry. Ja się zabiorę teraz za inne projekty, które tutaj mi koło głowy chodzą, żeby zrobić. A, tu na dole jeszcze coś jest. Aha, widzicie, kurde, na dole jest przeciwnik. Oczywiście podejrzewam, że uda nam się odblokować wszystkie trzy piloty, ale jednego z nich będziemy mogli tylko zebrać, a szkoda. Szkoda, że od razu wszystkich trzech nie możemy zebrać, to tylko bym, wiecie, przyszedł, pokazał wam cutscenkę i bym poszedł dalej po prostu. No ale niestety tak nie można i musimy się z tym pogodzić. I cholera, czemu Gex spada? Gex, ogarnij się, proszę ja ciebie. Thank you.
Bring it for repentance, baby! God, I love this thing! Okej, okay, teraz ta ściana z zielonym laserem zanikła. Czyli będziemy mogli coś tutaj otworzyć dodatkowego. I tam przy okazji jest łapka Gexa, więc wypadałoby się nią zainteresować. Czyli po prostu jak będziemy chcieli kończyć już poziom, no to pamiętajmy, że zbierzmy ten pilot, gdzie jest taka zielona poświata. Ponieważ, no nie ukrywajmy, ale tą misję, którą teraz tutaj ja wam pokazałem, to ona jest troszeczkę zagmatwana. Jak sami widzicie, musimy tutaj skakać po różnych tam rejonach poziomu, więc lepiej od razu sobie ten pilot zebrać. Ale to jeszcze nie teraz, dopiero kiedy będę miał pełne 100%, jeżeli chodzi o zbieranie. Tak więc to na razie mieliśmy zielone drzwi, więc teraz podejdźmy do niebieskich drzwi. O, i widzicie, boksy z apteczką. W nich, jak je sobie zniszczymy, to będziemy mieli komary. I uwaga na te samoloty, ponieważ, no jak widzicie, potrafią nam zadać damage. Będę musiał sobie zaraz komary zażyć. Jak to kurde brzmi. Będę musiał sobie zaraz komary zażyć. Tak jakby kurde, nie wiem, Gex jakieś no nie wiem, wciągał jakieś kurde używki. Ja tu nie mówię jakie dokładnie, ale sami wiecie, o co chodzi.